Siemanko, mówi Tomasz, Toma RC. Przed nami dwa jakże bardzo podobne do siebie, a jakże i bardzo różne sprzęty. Ten filmik to tylko taka zajawka. Chciałbym Wam pokazać, czym w najbliższym czasie się trochę pobawimy. Obydwoma już jeździłem i to jest tylko taka informacja, która cały czas mi krąży po głowie. Tu mamy WL Toysa, tu mamy Latraxa. I różnica w wyglądzie może wydawać się komuś niewielka. To zależy już, tak, od, tak powiem, naszego profilu psychologicznego. Czy ktoś będzie szukał podobieństw, czy ktoś będzie szukał różnic. Dla jednych będzie prawie taki sam, dla innych będzie tu różnica i tam różnica. Ale nie o tym, nie o tym. Można powiedzieć, że generalizując, że i to jest Rally Car, i to jest Rally Car, są tej samej, czy tam zbliżonej skali. A różnica cenowa no jest znaczna. Powiedzmy, upraszczając, że okolice dwukrotnej różnicy w cenie. Może nie aż tyle, ale to już sobie sami sprawdźcie, co ile kosztuje. Możecie na przykład sprawdzić na tomajerce.com, jakbyście chcieli. Chociaż tego chyba jeszcze tam akurat nie wrzuciłem. Natomiast ja chciałem powiedzieć tylko tak, że oba sprzęty jeżdżą w różny sposób i na tą chwilę, nie wnikając w wielkie szczegóły, chciałbym powiedzieć, że ja, mając możliwość, wydałbym dodatkową kasę na ten sprzęcik, zdecydowanie. Natomiast nie neguję tego sprzętu w tym przedziale cenowym, w którym się znajduję i pamiętając o tym, ile ten model kosztuje, jest to również niezła propozycja, czy to w postaci tego Rally, czy tego Monster Trucka, którego też mamy, też go rozpakuję, też sobie nim trochę tam pojeździmy. Jest to dosyć też fajna propozycja, no bo mamy RTR-a z pakietem LiPo, dosyć szybki sprzęt, dosyć żwawy, natomiast ma ten sprzęt jakieś tam swoje wady. Ten filmik, tak jak teraz powiedziałem, nie będę tutaj wielce wnikał. Raczej chciałem Wam pokazać oba te modele. No i tak gdzieś tam zapoznać wstępnie, czego możecie się spodziewać. No, to tak naprawdę na ten filmik tyle. Wiem, że mało, może dla niektórych mało informacji, ale na ten czas musi to wystarczyć, bo taki pełniejszy review, opinię zrobię trochę później. Pozdrawiam Was serdecznie i na razie.